Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Euzu billahi minel hammi vel huzni. Ve minel cubni vel buhli ve minel izni vel kesel. Ve min galibetid deyni ve kahricel. Radiyallahu ta'ala anna ve ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ve la tuassir. Rabbi tammin bil khayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdatan min lisani yafkahu kavli. Drodzy muzułmanie, nasza religia islam nakazuje nam ochronę naszego potomstwa, jak również nakazana nam jest ochrona naszej religii, majątków oraz intelektu. Dlatego też jednym z naszych zadań jako muzułmanów jest ochrona ciała i umysłu naszych dzieci. Powinniśmy stawić czoła wszystkim zagrożeniom, które mogą stać się dla nich zagrożeniem przyszłości. Nasz prorok sallallahu alaihi wasallam bardzo kochał dzieci. Dzięki niemu dzieci, które nie mogły zasmakować miłości czy litości w czasach przed islamem, dżahilia, stały się potomstwem całej społeczności. Nasz prorok sallallahu alaihi wasallam pozdrawiał dzieci, rozmawiał z nimi, bawił się, sadzał wnuczki na swoich plecach. Nawet przedłużył pokłon do ziemi, sajda, z powodu wnuczka, który usiadł mu na karku, bawiąc się podczas modlitwy. Najlepsze, co możemy pozostawić po sobie, to nasze dzieci, które będą modlić się za nas. Żaden rodzic nie chciałby, aby jego potomstwo smuciło się. Chcieliby, aby odniosły sukces i doznały dobra. Allah Jalla Jalaluhu przekazał nam w Koranie następująco. O wy, którzy wierzycie, czyśćcie się sami i wasze rodziny od ognia, którego strawą będą ludzie i kamienie. W ajacie tym słowa "czyśćcie się od ognia" oznaczają nakazywanie tego, co jest dobre, i zakazywanie tego, co jest złe. A więc najważniejszym zadaniem rodziców jest przygotowanie ich dzieci do życia, aby byli dobrymi ludźmi i muzułmanami. Jednocześnie, pamiętając o ciążący na rodzicach odpowiedzialności bycia dobrym przykładem dla swojego potomstwa. Drodzy wierzący, niektórzy z nas mają dzieci w wieku szkolnym lub nastoletnim. Patrząc na naukę, która stanowi ich życiową drogą, nie możemy poprzestać tylko na lekcjach religii odbywających się w weekendy. Wykorzystujmy również wolne dni od szkoły, powtarzajmy i praktykujmy z nimi wiedzę w codziennym życiu. W miarę naszych możliwości podczas wakacji starajmy się uczyć nasze dzieci o islamie, zasad moralnego zachowania. Naszym celem jest pomóc w edukacji młodszego pokolenia, aby byli lepszymi ludźmi i muzułmanami, aby byli pomocni w społeczności, w której żyją. Największym wrogiem człowieka jest ignorancja. Największe źródło niepokoju to zepsucie moralne. Dlatego też pamiętajmy zasadę: nauka jest obowiązkiem każdego muzułmanina oraz muzułmanki. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال سبحانه وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون